To nasz ostatni dzień w zonie. Ostatni raz mijamy reaktor i ogromną konstrukcję Arki, która wkrótce zmieni okoliczny krajobraz. Dostajemy informację, że przyjechała rządowa delegacja, przez co wejście do wnętrza elektrowni będzie niemożliwe. Co więcej, będziemy dziś musieli zwiedzać Prypeć w asyście straży. Przynajmniej tak zakładają Ukraińcy. Ale miasto jest duże, a dwójka ludzi łatwo może w nim zniknąć niezauważona. Tymczasem mijamy osiedla na krańcach miasta. Tysiące mieszkań, a wszystkie czekają tylko, by je obejrzeć. Niektóre wysprzątane do zera przez szabrowników. W innych pozostały jeszcze meble, łóżka, kuchnie, obrazy. Na obejrzenie wszystkich nie starczyłoby tygodnia. A to nasz ostatni dzień w mieście. Jakie tajemnice odsłoni przed nami tym razem? Drzewa są już w tym momencie dosłownie wszędzie. Nie tylko na tych terenach pierwotnie zielonych, ale teraz już wokół budynków, na dachach budynków, a nawet w środku budynków. Jeżeli to będzie postępować w takim tempie, to myślę, że za kolejnych kilkanaście lat postępujący rozrost korzeni i tych wszystkich drzew spowoduje, że Prypeć po prostu runie pod ich naporem. Dodatkowo budynki, wieżowce nie są już w żaden sposób izolowane przed wilgocią. I te cykle zamarzania i topnienia powodują taką erozję, że no myślę, że ten los zmierza do jednego punktu. Do punktu, w którym będzie tu kamień na kamieniu. Jedna z bardziej znanych lokacji, sala gimnastyczna w szkole, również często oglądana na zdjęciach z Prypeci. Drewniana podłoga już nieco przeżarta, trzeba uważać. Złuszczona farba, bardzo fajnie wychodzi właśnie na zdjęciach. W 1986 były to ostatnie zajęcia WF-u. Tamte części szkoły są jakieś dobrze wyposażone klasy. Podobno. Gonzo. Niesamowity klimat. Thank you.
Pewnie wielu z was, którzy się jeszcze uczą, powiedziałoby, że to raj, szkoła w takim stanie. Ale wierzcie mi, że klimat tego miejsca jest wyjątkowo posępny. Kolejne piętro, ostatnie, trzecie piętro szkoły. Chyba sala chemiczna albo biologiczna. Każde biurko wyposażone w swój węzeł sanitarny. Tego się nie spotyka nawet w naszych szkołach w dzisiejszych czasach. Kolejny etap naszej eksploracji to basen. Znajduje się za moimi plecami. Jest tam całkiem spora głębokość, są tam skocznie. No i to jest taki jeden z też charakterystycznych punktów tego miasta. Spróbujemy tam nagrać jakiś fajny film. Podobno jest tam wysoko dosyć strop i być może byłyby warunki do odpalenia drona wewnątrz. Którędy do szatni? Do szatni? Jeee! Ciemno! To łupie.
Zakaz zakazem, ale przykro mi bardzo, to miejsce aż po prostu błaga o odpalenie drona, tak więc zaraz będziemy latać. Basen robi bardzo fajne wrażenie. Jest po prostu duży. Oj, zaraz, oj. Były drobne problemy ze sterowaniem, ale już chyba zaraz sobie poradził. Tak jakby nie mogę znaleźć wyjścia z sytuacji. Gdzie jest wyjście? Gdzie? Co tam dwójka wołaliście? No i to nie jeden raz, co tam u was? Co u nas? Idziemy w kierunku chwytaka. To jesteśmy niedaleko was, jesteśmy na dachu Jupitera. O super, dobra. Все. Не-не-не, давай. Вони на Росію працюють. Диверсант. Дякую. Przed chwilą była krótka piłka, albo dajemy na piwko, albo wracamy do grupy. Nie wróciliśmy do grupy. Za chwilę zbliżymy się do chwytaka. Przy okazji obok znaleźliśmy, znaczy Mara znalazł, co to jest? No, pobiegłem się wysikać do lasu, patrzę, a tam garaże, jeden przy drugim blaszane garaże, a w środku, no nie wiem co jest w tamtych garażach, ale tutaj w tym jednym były dwie ramy od motocykli, to takich dużych, zbiorniki, w sensie baki, jeszcze jakieś części, koła, opony. No, kurczę, możemy wskoczyć, nie? Gdyby zobaczyć. Tutaj pozbierać te części, pewnie można by skompletować nie jeden motocykl. I wyjechać stąd. Zerkniemy na chwytak, a potem tam na chwilkę zerkniemy. A mam nadzieję, że będzie jakiś garaż zamknięty, którego jeszcze nikt nie otwarł, do którego nikt się nie dobrał, ale raczej niemożliwe. A jeżeli będzie, to ja się do niego dobiorę. No nie znaleźliśmy chwytaka, więc... Być może trafiliśmy w złe miejsce, spróbujemy obejść ten teren. Jedynka do dwójki. Według mapy, którą mamy, za chwilę powinniśmy dojść do miejsca, w którym znajduje się słynny chwytak. Dlaczego jest słynny? O tym zaraz wam powiemy, jak dojdziemy na miejsce. Powiedziałbym, że jest raczej niesławny. Niesławny to lepsze słowo, no. Thank you.
Są na tym urządzeniu punkty, na których odczyty są wyższe, po 400, nawet do 1000. Bo musicie wiedzieć, do czego właściwie chwytak służył. Chwytak służył do zbierania radioaktywnych odpadów właśnie po katastrofie elektrowni. No właśnie tym urządzeniem zbierano odpady. Więc jeśli wszystkie przechodziły przez jeden chwytak, no to trochę tego tam zostało na nim. No ale tak jak już wspomniałem, chciałem was uspokoić. To, że my tutaj stoimy, jest jak najbardziej bezpieczne. Zresztą zaraz się zmywamy. No tutaj jakieś 4 metry od chwytaka już jest w okolicach 1 mikro. Tyle co nic. Czyli to jest no tam 3 razy więcej niż w Warszawie, powiedzmy. Czy nawet w okolicach. Po chwytaku zajrzymy jeszcze na to garażowisko, które zainteresowało mnie szczególnie jako sympatyka starożytnej motoryzacji. O kurde, chyba nie będę zawiedziony. To zajebiście dobrze zachowany aluminiowy wózek boczny od motocykla. Taki wózek boczny to naprawdę może być rarytas. W całości wykonany z aluminium, nawet rama jest kompletna. Jeżeli ktoś się orientuje w tym temacie, to liczę na identyfikację przedmiotu. Niestety nie znaleźliśmy żadnych śladów motoryzacji, znaczy ślady znaleźliśmy, pojedyncze części, ale żadnych kompletnych pojazdów tutaj nie ma. Za to są azbestowe płyty, które są, jak wiecie, wszędzie, na całym świecie, w dowolnym miejscu. Oho! O! Łaz! Łaz? No, chyba. A pod tymi barkami? Właśnie przygotowujemy się do naszej ostatniej misji, czyli właśnie wdrapanie się na dach Fujiyamy. I z dachu Fujiyamy dokonamy lotu kwadrokopterem. Plan był pierwotny taki, żeby przelecieć z dachu jednej Fujiyamy na dach drugiej. Ale nie wiem, czy damy radę, bo jest dosyć silny wiatr. A poza tym zostało nam dosyć mało czasu już w Pripecie i niedługo będziemy się zwijać, niestety. Wszystko co dobre kiedyś się kończy. Dobra. W drogę. Daleko? Czekaj. No jest trochę. No jesteśmy tu gdzieś, w tych okolicach. Fujiyamy są tutaj. Najbliżej mamy do więzienia. Ale to nie jest daleko stąd tu. To jest dwie przecznice, no to skoczmy. 10 minut. Ale to będzie ostatnie, co zrobimy dzisiaj w takim razie, bo to jest dużo łażenia tu na górę. Nie? Mhm. Przed nami obiekty, które prawdopodobnie będą już ostatnimi obiektami, jakie zwiedzimy tutaj w Prypeci. Są to dwa wielkie bloki mieszkalne, zwane Fujiyama i Fujiyama Bis. Nazwa wzięła się od systemu wentylacyjnego, który jest zastosowany w tych budynkach. A został on zapożyczony
Od Japończyków, to jest technologia japońska, dlatego nazwano te bloki Fujiyama. Takich pułapek w Prypecie są tysiące. Odsłonięte studzienki kanalizacyjne. Ała! Okej. Jest klatka schodowa Fujiyamy pierwszej. Wbijamy. Winda nie działa. Ale pięta są niskie. Tutaj widać ten system wentylacyjny, o którym wspominałem. Ostatnie. Wyjście na dach. Nie, tu. To jest jakaś suszarnia. Suszarnia albo pralnia. Maszyna ognia. To nie może być nic innego jak wyjście na dach. Otwieraj. Chcieliśmy tu puścić drona, a nawet przelecieć nim z jednej Fujiyamy na drugą, ale w takich warunkach nie ma o tym mowy. Zanim byśmy go odpalili, to przypuszczalnie on już byłby poza dachem. Także niestety w tych warunkach sobie nie polatamy. W Prypecie na szczycie Fujiyamy jest internet. Zostało nam niecałe 12 minut do zbiórki przy autobusie, a oni nie lubią jak się ktoś spóźnia. I choć chciałoby się tutaj pobyć dłużej, zdecydowanie dłużej. Parę dni to pewnie by było mało, żeby odwiedzić, zobaczyć wszystkie miejsca. Ludzie przyjeżdżają tutaj po 3, nawet więcej razy, a i tak wszystkiego nie zwiedzają do końca. Chłopak był czwarty raz. Tyle rzeczy, jeszcze złomowisko przecież. Przystań. Przystań, dźwigi. Cały ten kompleks Jupiter. Wielu rzeczy nie zobaczyliśmy, ale wiele rzeczy też mamy nagrane. I to nas cieszy. A teraz biegusiem do autobusu.
Subskrybuj program Tube Raiders, by nie przegapić kolejnych niezwykłych przygód i wypraw.